Dużo tego. Daje to poczucie, że świat się kręci, a on, człowiek, jest w nim. No i całkiem dobrze sobie radzi. I nie da sobie tego odebrać. A gdyby odciąć mu te wszystkie zagłuszacze, czułby się niespokojny i zagubiony. Czym wypełniłby tę ciszę? Proponuję Państwu dzisiejszej nocy poczuć siebie, własną ciszę i samotność i zobaczyć, co tam jest pod spodem. W porządku? Zapraszam do drugiej. Ktoś kiedyś, proszę Państwa, śpiewała każdy z nas samotny, zdaje się, że Stachura. Ale tak naprawdę to jesteśmy samotni, a wcale o tym nie wiemy. Najczęściej nie wiemy. Ja zobaczyłam swoją samotność wtedy, kiedy miałam problem. Alkohol w rodzinie, dzieci wszystko chłonęły jak gąbka, a ja doszłam do ściany, do takiej psychicznej ściany.
I wtedy usiadłam w ciszy, wtedy potrzebna jest samotność. I ta samotność może stać się dobrą, bo wtedy człowiek musi się ze sobą, ja wiem, zmierzyć, to może niedobre słowo, bo to oznacza walkę, ale zobaczyć siebie w całość tak naprawdę. Kim jest, co robi w takim związku i co może zrobić. Więc ja wtedy sobie wymyśliłam taki scenariusz na życie, jak życie się nie poddać, no i zgrałam. Jestem, ja wiem, może gdyby nie te trudne przeżycia, nigdy nie byłabym taką osobą, która lubi swoją samotność i może nie byłabym tak zadowolona z siebie. A tak to człowiek, no tak się zbudował. Takimi trudnymi przeżyciami czasami się człowiek buduje, więc ja się zbudowałam. I właściwie takie chwile samotności to ofiaruję sobie każdego dnia, bo cisza może dawać szczęście i mnie ona daje. I wcale się nie nudzę, bo w tej ciszy też robię różne rzeczy. Nie tylko milczę, ale mogę sobie mruczeć, mogę sobie siedzieć, mogę patrzeć, mogę podziwiać i nie daję się wciągać w żadne intrygi. No i w ten sposób moje życie jest na razie, jak do tej pory, na plus. A dzisiejszym gościem Trójki jest Wojciech Kruczyński. Witam cię serdecznie. Dobrze, witam cię. Wojtek jest psychologiem, psychoterapeutą, jest współzałożycielem Szkoły Samoobrony dla Kobiet. Jest kierownikiem poradni psychoterapii i przeciwdziałania przemocy w Warszawie i napisał książkę o samotności. Nawet nazywa się to wirus samotności. Wiesz, jak słyszę słowo wirus, to myślę sobie, wirus to jest coś, co należy zlikwidować koniecznie, bo to jest coś złego. No to zobaczymy, czy to jest ta samotność, jest czymś złym, czy jednak nie do końca. Ale powiedz najpierw, kiedy zobaczyłeś ty swoją samotność? To jest trudne pytanie, ale myślę, że zobaczyłem ją wtedy, jak zobaczyłem bliżej siebie, bo to chyba na tym polega, że ta samotność jest, ta dobra samotność możliwa jest wtedy, kiedy człowiek jest na tyle, no nie wiem, gotowy, odważny, żeby zobaczyć samego siebie. I to nie tylko od tej jasnej strony, ale od tej ciemnej. Każdy ma jasną i ciemną stronę, wiadomo, ale taka konkretna sytuacja, mógłby się o niej powiedzieć? To było, jak kończyłem 30 lat. Ja wtedy zrobiłem takie podsumowanie życia w formie takiej wielkiej imprezy, na którą zaprosiłem maksymalnie dużą ilość osób, zespół rockowy, to było w dużej sali. Czyli w moim rodzinnym mieście, tak, bardzo to tam kilka pięter, rzeczywiście kilka pięter, wiele, wiele różnych pokojów, dużo osób, bardzo różnych, ze szkoły, jesteś przyjaciele, jakieś kobiety, przedtem znajome, teraz już mniej. I to wszystko było w takim trochę jakby wesele, można powiedzieć, trochę przewijało się przed moimi oczami, tak sobie oglądałem to wszystko. I tak sobie w pewnej chwili właściwie pomyślałem, że oni sobie pójdą za chwilę, za parę godzin i już ich nie będzie. I niespecjalnie właściwie czułem jakiś smutek z tego powodu. I to był taki wniosek, że właściwie chyba z niewielu osobami tam mnie coś konkretnego, ważnego łączyło. Ale zadałeś sobie to pytanie, to po co to zrobiłem? Ja myślę, że to pytanie to tak naprawdę przyszło bardziej nad ranem, bo jak ludzi jest dużo, to się wydaje, że człowiek samotny nie jest. Mi też nie do końca to tak było. Poza tym jeszcze był szampan, był tort tak, i tak dalej, ale potem przyszedł ranek, kiedy trzeba to było wszystko sprzątać. I wtedy to musiałem sprzątać już sam. I tak mi się to skojarzyło, taka metafora trochę życiowa, że wtedy, kiedy zabawa jest, kiedy są pieniądze, kiedy zapraszam, kiedy stawiam, to wtedy są ludzie, a wtedy, kiedy muszę jakoś walczyć z konsekwencjami, czy jakoś to uporządkowywać, to wtedy zostaję sam. No i wtedy to przyszło to pytanie właściwie, czy możliwy jest ktoś, kto w tym będzie uczestniczył, w tym wszystkim, w tej zabawie i w tym sprzątaniu. No i znalazłeś kogoś takiego? Wtedy nie. Wtedy była ta osoba, z którą jestem teraz i która rzeczywiście w tym wszystkim uczestniczy, ona tam była, ale to jeszcze nie było takie pewne. Raczej to był dzień taki klęski jednak, ten ranek właściwie, ale też, który skłonił do wielu przemyśleń.
I nigdy nie byłoby tego dobrego bez tej klęski. Tak. Więc obojętnie, co się z nami dzieje, proszę Państwa, zawsze warto potraktować to jako ten punkt zwrotny. No bo wiadomo, że jak jest ten zachwyt, musi być coś inaczej, ale po tym dołku, po tej klęsce, czy obojętnie jak nazwać ten moment trudny w życiu, może powstać kolejny zachwyt. I dlatego kłaniam się. No jak tam z tym wirusem? Na ile się wkradł i rozpanoszył? To znaczy, rozpanoszył się dosyć mocno w sferze wewnętrznej, ale właśnie chciałam poruszyć tą kwestię zewnętrzną, dlatego że Państwa audycja, jak zawsze, jest dosyć obnażająca o późnej porze i mniej stresująca, ale generalnie człowiek na zewnątrz jest bardzo kreatywny. I jesteśmy w świecie, który zmusza nas do tego, żeby wytwarzać siebie na zewnątrz jako osoby bardzo radosne, bardzo takie sukcesywne, takie osoby, które zdobywają różnego rodzaju szczyty. A często kreacji starcza do 16, a potem już nie. Tak. Potem człowiek pada na noc, jeszcze musi się wykreować troszeczkę przed członkami rodziny, no bo przecież nie jesteśmy przegranymi. I gdzieś tam o godzinie 23 człowiek dopada samego siebie. No i co wtedy? No właśnie, wtedy jest dramat. I zauważyłam, że w wieku, ja jestem około 25. Tak, to dobry wiek. Tak, śliczny wiek. Przyjmę tak autopoprawkę, że może niekoniecznie, ale jednak. I zauważyłam, że ta autokreacja jednak trwa poprzez nawet styl życia. To znaczy, jeżeli mamy problem, to człowiek nie słucha drugiego człowieka. Jest jakieś wyjście. To znaczy, idzie się na piwo, albo idzie się do pubu głośnego, hałaśliwego, dymnego. Mówi się drugiemu człowiekowi wszystkie swoje problemy i to jest jakoś tam, gdzieś tam pośród tego alkoholu i tak dalej, to jest jakoś tam niby no, rozgrzeszone, że no dobrze, no, jest to jakoś tam ujęte jako twoja ujemność, no, jakoś twoja słabość. No i ale już nie słucha drugiej osoby. A nie ma tej wartości bycia blisko z drugą osobą? Zupełnie. To jest jak konfesjonał zupełnie pozbawiony tej duchowości, która w nim jest esencją. Czyli taki bardziej kosz na śmieci, pani mówi. Tak. Mhm. I jeżeli ja jestem osobą, która zupełnie nie potrafi obciążać osób drugich, czy nie wiem jak właśnie to jest logicznie, ale czy trzecich, swoimi problemami, to ja nawet nie wychodzę w takich sytuacjach. Mhm. To jest problem osób, które uznają, że powinny być uśmiechnięte na zewnątrz i wręcz wysłuchiwać innych, a jeżeli się nie chce, nie potrafi się, jest się za, to jest głupio mówić, ale jest się za skromnym, żeby obciążać innych swoją osobą, to tak naprawdę nie ma się z kim dzielić swoich problemów, jeżeli się nie ma prawdziwych przyjaciół. No pani mówi o takiej masce, która się przykleiła na stałe do twarzy i nie chce zejść, nawet tam, gdzie by się przydało trochę tej bliskości. Tak pani, mam wrażenie, o tym mówi. Ale nie chce zejść wolontatywnie, dlatego że i z jednej, i z drugiej strony. Oni nie chcą tego słuchać, bo już to przyjęli jako status quo. I ja nie chcę tego ściągać, dlatego że też się to przyjęło i też już byłabym jakoś tak w jakiś sposób zażenowana, zmieniając zajmując swoją osobą, inne osoby. Tak pani o tym mówi, że nie chce innych obciążać. Tak, no bo już się gra zaczęła, reguły się rozegrały, rozpisały się pozycje i teraz zaczynanie nowej rozgrywki w innych pozycjach jest nie fair. Ja myślę, że to jest też takie pytanie, kto przerwie ten łańcuch, bo to może trwać i trwać. Jak mówimy o wirusie, to można powiedzieć, że on się przenosi w tych momentach, kiedy proponujemy sobie nawzajem taki rodzaj gry. I myślę, że tutaj dużo zależy od takiej aktywności, czy no decyzji, że ja już tego po prostu nie chcę. Bo jak pani mówi, że gdzieś tam w nocy przez pół godziny można pobyć samemu sobą i to jest ciężkie, no to się robi strasznie smutne. I mam wrażenie, że pani no też
fakt, że pani dzwoni tutaj nawet znaczy, do nas. Ja w tym uczestniczę aktywnie, ale też z drugiej strony nie jestem w tym nieświadoma. I właśnie to mnie, ja jestem osobą refleksyjną, dlatego to mnie porusza. I dlatego pytam pana, jak to wygląda? Czy to jest tylko jakiś charakter jednej grupy? Czy to jest dosyć powszechne? Bo wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia jako osoby dosyć aktywnie uczestniczącej w takim tak zwanym wyścigu szczurów, czy z tego można się wyrwać, ale w taki sposób... I o konsekwencjach, Wojtek, jeszcze o konsekwencjach powiedz. Co dalej, jeśli ten szczur będzie trwał? No myślę, że... I masz na to półtorej minuty. No myślę, że można gdzieś zostać wrzucony do tego kosza, o którym mówimy w końcu, że się nawet zapomni o tej jednej godzinie dla siebie. Że gdzieś musi być ten moment, kiedy się to przerwie. Żeby żyć w prawdzie ze sobą. Ja myślę, że pani oczywiście mówi o sobie, ale ja myślę, że tam większość osób z którymi pani rozmawia ma podobny problem. Że przyjmujemy jakiś rodzaj gry, w który sami do końca się z siebie śmiejemy, czy no gorzej, właściwie no jesteśmy sami sobą trochę upokorzeni w pewnym momencie. Ja bardzo proszę, przerwę panu zanim się wyłączę. Mam takie pytanie, jak to wygląda? Czy jest jakiś środek tego wszystkiego? Dlatego, że ja widzę dwie skrajne rzeczy. Albo można być aktywistą zupełnie przeciwstawiającym się tym trendom, żyć w mieszkaniu bez czynszu i tak dalej. Albo można być takim człowiekiem udającym wszystko, potem morfinistą, czy nie wiem, heroinistą, który w wieku lat 45 w samochodzie, w garażu przed dziećmi ukrywa to wszystko. Ja myślę, że tutaj ratunek może tkwić właśnie w takiej bliskiej osobie, ale spoza tego kręgu, o którym pani mówi. Żeby ta osoba, która jest blisko, żeby ona była takim pomocnikiem w przypominaniu sobie codziennie, że to jest maska, którą przyjmujemy do pracy, że to jest nasze jakby no narzędzie sięgania po sukces i nic więcej tak naprawdę. Że jak wracamy do domu, to przed tą osobą tą maskę możemy zrzucić. Do tego właśnie potrzebna jest między innymi ta bliska druga osoba. I jak się tą maskę... Jak ma się przed kim ją zrzucić, to jest oczyszczenie. Wtedy przychodzi oczyszczenie. A my dwoje na zewnątrz. Znaczy mówi pani, że pani tak, ma kogoś... Ten człowiek, który pozwala mi zrzucić maskę, który nie potrzebuje tej maski i ja, która ją noszę ze względu na różne okoliczności zewnętrzne. I teraz my jako para mamy się wszystkim na zewnątrz tłumaczyć, że jesteśmy... No, nie mamy tego samochodu, nie mamy tego komputera, nie mamy tego... Nie pędzimy, no nie jesteśmy na Majorce. Ja myślę, że nie, że to oczywiście, bo my mówimy o zarobieniu pieniądzach, ale można jakieś... Nie, o środowisku, nawet nie o pieniądzach, po prostu o pewnym sposobie myślenia, pewnej recepty na życie. Można mieć, myślę, i własny kawałek osobisty, i wspólny kawałek osobisty, z którym się nie trzeba absolutnie nikim dzielić. I to będzie wystarczało jakby już na antidotum, na tą przyklejoną do twarzy maskę. Pani Marto, żyje się samemu i dla mnie tu wybór jest prosty. Kładę się z nią pod pierzyną, a ona czasami mi ją ściąga, jakby chciała powiedzieć, hej, ty zrób coś wreszcie. Czasami więc robię. Idę na spacer z dziewczyną, a samotność musi się przesunąć. Snuje się wtedy za mną, jakby w kolejce, jakby czekała, gdy dziewczyna zniknie i będzie mogła znów zająć obok mnie swoje miejsce. Rodzina, kobieta, rodzeństwo. Kocham ich, ale przy dłuższym przebywaniu z nimi czuję się zmęczony. Odchodzę, zamykam się w pokoju i kładę do łóżka. Jestem pewny, że tam jest moja samotność, która już czeka i nic nie mówi. Nic, a nic nigdy nie mówi, kończy Alek. Czasami dobrze zdać sobie sprawę z tego, co jest ze mną, bo to już jest pierwszy krok do odkrycia rodzaju. Mi się tego nawet dobrze słuchało, tej samotności. Nie widzę tutaj rozpaczy, ale jakąś próbę godzenia się akceptacji. Z samotnością. Tak. Że to gdzieś tam jest i się właśnie tak po trochu sączy, że nie jest to rozpacz, nie jest to tragedia, nie jest to opuszczenie, ale taka no trudna, ale chyba skuteczna próba pogodzenia się. A czy to jest próba pójścia dobrą drogą? Oswojenia samotności? Myślę, że tak, że to właśnie w tym kierunku, że ona rzeczywiście gdzieś cały czas
Będzie, ale że można ją oswoić, trzymać jakoś na wodze, na smyczy. Pozdrawiamy. Trzymać, samotność, trzymać na smyczy, to ciekawy wątek, ale o tym jeszcze powiemy. W sprawie samotności dzisiaj mogą Państwo do nas zadzwonić lub napisać 333 33 33, nasz telefon dla Państwa i do Państwa, a napisać mail dobronocka@polskieradio.pl. Dobry wieczór, Pani Karolu. Dobry wieczór Państwu. Bardzo ciekawy program. Słucham go dość uważnie od jakiegoś czasu. Chciałem zapytać taką rzecz, o której Państwo w ogóle nie mówicie. Znaczy, ja jestem sobą samotną od jakiegoś czasu. Przeżyłem taki dość trudny, toksyczny związek, po którym tak musiałem długo się pozbierać. Muszę przyznać, że wydaje się, że się pozbierałem, że teraz już tak dużo świadomości we mnie jest tego, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło to, co się wydarzyło i tak dalej. Natomiast jest taka zawsze są takie pytanie w głowie i na pytanie to nie słyszę od Państwa odpowiedzi. To jest pytanie o to, jak odgadywać siebie, to znaczy jest tak, że faktycznie ważne jest, żeby mieć świadomość, co się działo, co jest tym wirusem samotności, co tak naprawdę spowodowało pewne wydarzenia w naszych życiach. I można pójść dwoma drogami. Można pójść albo drogą takiego zupełnie bezmyślnego, nie wiem, marszu dalej, albo próbować jednak zrozumieć, co się wydarzyło, jakoś sobie to uświadomić. Mi się wydaje, że jedną z dróg do uświadomienia sobie tego, co się w nas dzieje, jest nazywanie tego. Tylko, że ja na przykład osobiście mam taki problem, że części rzeczy nie potrafię nazwać. Po prostu siedzą we mnie i chociaż próbuję sobie tam zaglądać. Wydaje mi się, że jestem osobą, która, tak jeszcze dla wyjaśnienia, dość dobrze się czuje z tą samotnością. Teraz jestem naprawdę takim człowiekiem, który nie nudzi się, który naprawdę, ja lubię spędzać sam czas. Wydaje mi się, że to jest już ten czas się kończy, bo tak jak tutaj Pan powiedział, że kiedy już się podejmie decyzję o tym, żeby nie być samotnym, to ona się faktycznie zmienia w to bycie z kimś. Natomiast, i wydaje mi się też, że spotykam dość dużo ludzi na swojej drodze. Natomiast jak nazywać, moje takie podstawowe pytanie to jest, jak nazywać, jak próbować odgadywać siebie, to znaczy jeśli już coś sobie znajdziemy w sobie i to coś na przykład przeszkadza nam, bo czujemy tam przeszkadza, no to ja przynajmniej próbuję się tym zatrzymać, ale wtedy mam problem czasem, jak to nazwać. Słucham rady. Myślę, że najtrudniej chyba jest nazwać uczucia. Ja nie wiem, czy Pan właśnie o tym mówi. No być może, prawdę mówiąc, nie wiem, o czym mówię, bo części, tak, chyba uczucia, chyba to ta część. Tak, to rzeczywiście jest tak, że ten okropny wirus, o którym mówimy, że on często nam odbiera możliwość przeżywania pewnych rzeczy właśnie przez to, że nie wiemy, czym to jest, co właściwie w tej chwili przeżywamy. I ja nie chciałbym oczywiście od razu mówić, że tu psycholog jest najmądrzejszy, ale wydaje mi się, że nie trzeba nawet nazywać wprost pewnych uczuć, ale jeśli pojawi się ta druga osoba, o której Pan mówi, że gdzieś tam na horyzoncie już gdzieś widać jej czubek głowy, to można jakoś z nią ustalać pewne rzeczy. Nie tyle nazywać konkretnie, co się dzieje, ale pewne rzeczy po prostu wyrażać. I to myślę, że w trakcie takiego rozwoju, takiego związku, no dostanie swoje nazwy. Jakby samo przez się można powiedzieć, że to, co w książce o tym mówią psychologowie, no nie zawsze będzie tutaj odpowiednie. Że między dwojgiem bliskich ludzi tworzy się pewien kod, taki właśnie uczuciowy kod, którym oni sobie ze sobą jakoś rozmawiają, jakoś się porozumiewają i to niekoniecznie nawet musi iść tak właśnie w słowach, czy w takim otwartym nazywaniu, określaniu pewnych rzeczy, że uczucia są skierowane do drugiej osoby najczęściej. I czy to dobrze. Przepraszam bardzo, że przerywam, tak, ale tutaj nadal jest to troszeczkę nie ucieka, ten taki główny wątek, bo tutaj wspominał Pan o czymś takim, co występuje w przypadku kobiet, to podam jako przykład, że kobiety są wierne swoim ojcom. Tak. No dobrze, no to ja rozumiem, jakby to, co Pan tutaj w tej chwili mówi o tym kodzie, to do mnie dociera i to jest, ja rozumiem, na czym może to polegać. Znaczy, przeżyłem również i dobre związki, w związku z tym rozumiem, na czym to polega. Pan by chciał nazwać u siebie w ten sam sposób. Nie, chodzi mi o to, że jeśli jest coś takiego, co może determinować
prawda, życie jakoś i tak jakoś nieświadomie determinować to życie, no to warto by było w tej swojej samotności z tym zderzyć i próbować przynajmniej to nazwać. Znaczy, no nie wiem, no jakoś okiełznać, a dla mnie okiełznanie równo się nazywanie. Może ktoś ma inne metody, ale ja osobiście walczę, czy tam jakoś sobie, nie wiem, myślę o tym, co się dzieje we mnie i próbuję to nazwać. Znaczy, też nie tak na siłę, bo to ja tam nie siedzę jak to z kartką i z słownikiem i nie próbuję tego sobie jakoś tutaj przełożyć tak matematycznie. Natomiast próbuję sobie zrozumieć, nazywając to, po prostu wyciągnąć to do świadomości, co się dzieje ze mną. I teraz na przykład, tak przypalając ten przykład tych kobiet, które właśnie są zależne od swoich w zasadzie ojców, no to jak w takim razie pozbyć się tej determinanty życia? Jak to zrozumieć? Jak to później próbować jakby... Panie Karolu, ja zadam 3 pytania na szybko, bo a wtedy Wojtek odpowie, jak się pozbyć tego. Rozumiem, że pan najlepiej by chciał, żeby podać jakiś przykład. Proszę powiedzieć, jaki pan miał relację z matką? Jakie ja relacje? Matka bardzo, zaborcza, nadopiekuńcza, głęboka? Cudna? To znaczy, jak by ją pan nazwał? Ja jestem jedynakiem. Może powiem tak, co troszeczkę mówi o tym, że jakie miałem relacje z matką. Natomiast w tej chwili jestem zupełnie samodzielnym, zdającym sobie sprawę, wydaje mi się, z tego, jak powinien żyć mężczyzna człowiekiem. Bardzo silne relacje z ojcem miałem również, z tym rozmawiałem całe lata i godziny i wieczory i tak dalej. Zwrotem jest większy wywar na mnie ojciec chyba wpływ niż mama. Natomiast no, na mój rozwój, wydaje mi się, że to tak powinno tak zdrowo być. Natomiast wydaje mi się, jedna i druga relacja była bardzo dobra i bardzo głęboka i tutaj nie było żadnego zaburzenia, w sensie rodzice zdecydowanie oglądałem ich miłość przez całe życie, do tej pory oglądam, także tutaj nie ma żadnych... Wydaje mi się. Jest pan szczęśliwym człowiekiem, jeśli pan potrafi nazwać, że nic takiego nie ma, bo są właśnie takie rzeczy, które przepływają, z których sobie po prostu nie zdajemy sprawy. To są jakieś drobiazgi, jakieś nawet w tych dobrych relacjach. I to może. Ja to myślę, że to jeszcze może być nawet decydować. Tak, że jeśli rodzice stworzyli taki raj dziecięcy, że to może też trochę. Trochę nas jakby powstrzymywać, czy stwarzać dystans do związków innych, które będą bardziej. Realne w tym sensie, że bardziej trudne, że trzeba będzie w nich samemu jakoś zająć pewną pozycję partnera, że to, co mówiłeś na samym początku, że jeśli jest taki idealny związek z rodzicami, że on też może nie przygotowywać na pewne zranienia na przykład, które się pojawiają później, bo rodzice nie ranią, czy ci bardzo dobrze też nie ranią. Nie ma odporności na to. Nie ma tego wyuczenia, prawda? Jeśli to się wydarzy z jakąś osobą bliską w trakcie, prawda, jak już się jest mężczyzną, czy kobietą dorosłą, to może wtedy bardzo boleć i powodować taki długi okres samotności. Ale tak? Znaczy, no, jakby tutaj nadal, znaczy nie wiem oczywiście, czy możliwe jest odpowiedź na to pytanie, ale... Nie taka szybka na pewno nie chciałbym też odpowiedzieć na swoje pytania za bardzo, bo to też nie do końca myślę, tutaj ten problem jest, nie wiem, o mnie, to jest tego sprawa. Natomiast jest tak, że znaczy, wydaje mi się, że faktycznie, tak jak pani powiedziała, jestem szczęśliwym człowiekiem, który rozumie to, co się wydarzało między rodzicami a mną i... Jest chyba to przeze mnie zrozumiane i nie wydaje mi się, że tam jakieś drobiazgi, żebym znalazł. Raczej gdzie indziej poszukuję. Natomiast co innego, no teraz jakby wróćmy do tego przykładu, który jest bardziej abstrakcyjny, tych kobiet, które są uzależnione od ojców. No to w takim razie, jakie państwo daliby rady tym kobietom, które właśnie mają taką determinantę życia, że nie wiem, że szukają, nie wiem, alkoholików cały czas, albo kogoś tam innego, kogoś, to, który jest niestały, albo no wszystko jedno. To jaka rada jest na to? Więc jak można było przynajmniej zaczynać podchodzić do tego, żeby rozumieć, co determinuje to życie? Ja myślę, że tam, gdzie jest bardzo silne przyciąganie, na przykład tam, gdzie człowiek się zakochuje na przykład w 2 godziny i już jest pewien, że to jest ta osoba, to są takie też sygnały, że to idzie zbyt szybko, że to przyciąganie jest w jakimś sensie, no można powiedzieć właśnie zawirusowane. To jest częsty sygnał wchodzenia w niebezpieczny związek, dlatego właśnie, że się dzieje to zbyt szybko, że nie ma takiego stopniowego otwierania się, sprawdzania właściwie, co tam się między nami dzieje, tylko że to przychodzi na zasadzie uderzenia właściwie takiego pioruna. A druga taka recepta, taka, która ogólnie jakby też podaje w tej książce, to jest taka, no, patrzenia, gdzie się pojawia największy lęk w zasadzie. Z jakimi osobami, z jakim typem osób pojawia się największy lęk
I najczęściej to wychodzi tak, że od tych pierwszych trzeba trochę uciec, czyli od tych, których się zakochujemy zbyt szybko, trochę jakby wyhamować i oglądać bardzo, bardzo to dokładnie ten związek, a zainteresować się tymi właśnie, przed którymi czujemy duży lęk. To może paradoksalnie brzmi, ale często czujemy lęk właśnie dlatego, że robi się zbyt blisko z jakąś osobą. I różne przeszłe wydarzenia powodują, że nie chcemy w taką bardzo bliską relację wchodzić. Uciekamy, no. To jeszcze, jeśli mogę, jedno zdanie. Jedno, panie Karolu. Dobrze, już ostatnie. Wydaje mi się, że tutaj potem jak troszeczkę też czytałem ten temat, że lęk jednak jest czymś bardzo wtórnym i że tutaj lęk jednak jest przed czymś i tutaj właśnie wydaje mi się, że rozwiązanie zagadki jest nazwanie tego, co to jest. Nie wiem, to tak może prosić w takim razie jako ostatnie to usynchronizowanie się do tego, co powiedziałem, bo wydaje mi się, że to się wtedy walczy z tym lękiem, który jest taki zupełnie abstrakcyjny, a jak się walczy z czymś, co on wywołuje... Co jest nazwane, to już tak się człowiek nie boi. Tego, co jest nazwane, określone i być może dlatego, że też jak jest nazwane, to znaczy, że inni też to przeżywają. Okej, dziękuję bardzo w takim razie. No, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że przynajmniej w jakiejś tam części jest pan usatysfakcjonowany. A teraz Justyna pisze: moja samotność coraz bardziej mnie prześladuje. Nie potrafię otworzyć się na innych ludzi i zaufać im. Jako dziecko byłam wychowywana razem z młodszą siostrą w otoczeniu dorosłych. Pamiętam, że babcia, która rządziła w domu, nie pozwalała nam wychodzić do innych dzieci poza bramkę ogrodu, bo jak mówiła, może się wam coś stać. Nigdy więc nie utrzymywałam kontaktów pozaszkolnych z innymi dziećmi, a jeżeli jakieś były, to przynosiły mi rozczarowanie. Nie potrafiłam rozmawiać ze swoimi rówieśnikami. Przebywając w otoczeniu dorosłych, stałam się jedną z nich. Doszło do tego, że w wieku 13 lat łatwiej mi było nawiązać kontakt i interesującą rozmowę z 28-latkami niż z rówieśnikami. Teraz jestem w klasie maturalnej. Nadal nie mam żadnego życia towarzyskiego ani przyjaciół. Nie umiem zaufać innym. Boję się oceny innych, ich zdania o mnie. Sama mam taką niską samoocenę i coraz częściej doskwiera mi samotność. Wiem, że jeszcze wiele życia przede mną, ale boję się, że ten stan pociągnie się. Chcę to zmienić, jednak nie potrafię tego zrobić. Ostatnio prześladują mnie pary zakochanych. Wszędzie widzę pary, w szkole, na ulicy, gdzie ja, tam i one. Pragnę się zakochać, znaleźć osobę, która mnie zrozumie, mieć przyjaciół. I tak częściej o tym myślę i to mnie dręczy. Jak mam to zrobić? Pyta Justyna. Taki przekaz, mam wrażenie, dostała pani Justyna. Będziemy cię kochać, jeśli będziesz rozsądna i dorosła. Wydaje mi się, że... Od rodziców, tak? Tak. Jeśli będziesz dorosła i rozsądna, będą cię kochać. Tak, i będziesz stawać na wysokości zadania i to takiego zadania ponad trochę siły tego dziecka, którym ta pani przedtem była. Wydaje mi się, że jej poczucie wartości jest w tym momencie bardzo od tego uzależnione i trudno jej się przed to otworzyć przed drugą osobą. Że musi właśnie być właśnie na poziomie, musi być, proszę powiedzieć, pewne standardy, których, jestem tego pewien, nie wymagają od niej inne osoby. Oczywiście część wymaga, ale uczucia mówią coś innego, że to wszyscy będą tak samo wymagać, jak te osoby, które wcześniej to robiły, czy babcia, czy inne dorosłe osoby. Czyli teraz... to mamy rozpoznane i co z tym można? Świadomość jest. Jest to tego typu wirus. No, trzeba sobie zaaplikować jakiś rodzaj małego otwarcia z drugą osobą. Takiego, żeby sprawdzić, czy to boli, czy nie boli. No niestety jest to ryzyko, bo możemy rzeczywiście trafić na osobę, która nie jest przyjazna. Ale z mojego doświadczenia wynika, że tak to jest, że jeśli spróbujemy kilka razy i trafimy na taką osobę rzeczywiście, która nas akceptuje i poczujemy, że otwarcie nie boli, a wręcz przeciwnie, że można pokazać jakąś swoją wadę, to może być na początek coś naprawdę małego, chociaż to nie każdy uzna za małe, na przykład, że tak naprawdę to nie umiem angielskiego, chociaż mówiłam, że umiem, prawda? To jest już jakieś pokazanie swojej wady. I bardzo często, znaczy oczekiwaniem często jest, że to będzie wyśmiane jakoś zawstydzone, a najczęściej jest jednak tak, że ta druga osoba mówi coś podobnego. A wiesz, ja to naprawdę to kupiłam tą bluzkę, nie wiem, na stadionie, a nie u Diora czy gdzieś, prawda? Że to się zaczyna robić jakiś wspólny
wspólna sfera przeżywania, wspólna jakaś intymna, pewnej wiedzy o sobie, tak? I to się zaczyna rozwijać. Jeśli raz to poczujemy, to się przenosi już wtedy nawet na inne związki, to się rozwija. A jeśli to idzie cały czas w tym kierunku właśnie, że nie ufamy, to brak zaufania się zaczyna tak trochę sprawdzać, no bo stajemy się coraz bardziej zamknięci, ludzie przestają jakby wiedzieć, o co nam chodzi, zaczynają się czasami nas bać, czy też nie ufać i się ta samotność zwiększa. Jeśli nie przemożemy się któregoś, no nie wiem, słonecznego dnia na przykład, żeby nam było łatwiej i nie spróbujemy jednak przed kimś się otworzyć, to będzie się jednak pogłębiać. Jesiennego słonecznego dnia, żeby już nie czekała do tej wiosny. Pozdrawiam panią, pani Justyno. No i pani już teraz wie, w którym kierunku warto pójść. A dobry wieczór, panie Radosławie. Kłaniam się. Długo się pan naczekał. Wow. Ale słuchałem z dużym zainteresowaniem. Słuchamy teraz my. A jeśli chodzi o samotność, to są jak gdyby dwa aspekty, moim zdaniem. Czasami warto pójść, żeby uspokoić emocje. Czyli powiedzmy, są ludzie, którzy działają na nas jakoś tak bardzo emocjonalnie, my na nich. W pewnym momencie każdy marzy o jakimś takim własnym pokoju, żeby pójść, uspokoić się, odjąć emocje, dodać troszeczkę zdrowego rozsądku, no i wtedy wrócić. I czasami jest taka sytuacja, że są ludzie, którzy uciekają, czyli dochodzą do wniosku, że bycie samym ze sobą jest bardzo bezpieczne, bo siebie znamy, a ludzie z zewnątrz są nieobliczalni, nieprzewidywalni, a... I wtedy jest taki element, że ta samotność jest rzeczywiście ucieczką. Druga rzecz, że... Nie chcemy pokazać siebie, pan o tym mówi, tak? Tak, że co ja będę ryzykował, tak. Prawda? Mamy na przykład bardzo często taką sytuację chociażby ze związkami, że na przykład człowiek się boi ryzykować po raz kolejny, bo ta energia poprzednich negatywnych związków działa. Czy bardziej prawdopodobne jest rozwiązanie negatywne, dlatego że je znamy? A prawda, rozwiązanie pozytywne jest abstrakcją. Tak, czasami nawet wolimy rzeczy, no nie do końca dobre, ale przynajmniej znane. Oczywiście. Druga sprawa, to co mówiła pani Grażyna na samym początku audycji, a propos tego dojścia do ściany i bólu, kiedy człowiek jest sam. Czasami dobrze jest pomyśleć sobie w ten sposób, że rodzimy się na nowo, a nowe narodziny bolą. I teraz, jako dzieci nie mieliśmy tej możliwości, prawda, świadomego urodzenia się, bo byliśmy dziećmi. I jeśli czasami potraktujemy ból jako, jak już jest, to on boli po coś. Rodzimy się i wtedy rzeczywiście my jak gdyby troszeczkę możemy ukształtować tego człowieka, który się w bólu narodzi. To jest wskazówka, pan mówi. Tak. Bardzo dziękujemy. W takim razie dziękujemy, pozdrawiamy pana. Kłaniam się, do widzenia. Dobry wieczór, pani Magdaleno. Dobry wieczór jeszcze raz. Przepraszam, że się raz państwa obserwuję. Wow, wie pani się co? Pani udało. No, nie wiem, co teraz zrobić, bo mamy tych bardzo, bardzo dużo maili, kilkanaście. No i co? Chciałam tylko spytać o moją babcię. Dlatego, że jest osobą starszą. I jest dyskryminowana, jeśli chodzi o właśnie takie prawa samotności. Nie ma niczego w świecie mediów, w świecie wiedzy, które by w jakikolwiek sposób podniecało osobę, która ma lat 70, jest w pełni sił intelektualnych i w jakikolwiek sposób emocjonalnych. Jakie jest pytanie pani? No... Jakie jest pojęcie samotności w tej dziedzinie? W jej przypadku, tak? Tak. W tej grupie. Ja myślę, troszkę o tym mówiliśmy wcześniej, że jeśli ktoś się wcześniej jakoś nie zaszczepił, nie ma własnych sposobów na samotność, to rzeczywiście w tym wieku będzie miał gorzej. Ale takim jednym, wydaje mi się, ze sposobów zaszczepienia takiej osoby przed samotnością jest są wnuczkowie. I że pani, mówiąc o swojej babci, też jakby występuje z tej pozycji. Jak pani mówi, on jest z troską i się przejmuje, no jakby co u niej, to myślę, że pani babcia nie ma aż tak źle, być może jak mają inne osoby, bo jest jedna osoba, która się nią interesuje. Ja myślę, że oczywiście w mediach nie ma specjalnej oferty, ale też media, no, zawsze mówią sprawę, tą ofertę dobrą mają nawet dla młodych ludzi. Ja myślę, że ciekawe, na ile pani ma taką chęć, żeby jakoś tą
samotność pani babci jakoś zapełnić. A ja jeszcze troszkę dodam. Profesor Valerio Albisetti, psychoanalityk, który tutaj u nas gościł w Trójce 2 tygodnie temu, powiedział, że obowiązkiem każdego człowieka jest rozwijać się duchowo, czyli zaglądać do siebie, do swojego wnętrza i świadomie przeżywać swoją samotność. Co to znaczy dla ludzi starszych? To jest cudowna, wyjątkowa wręcz okazja. Mają dużo czasu, żeby to robić, jeśli nie zrobiły tego w ciągu życia. Więc rozglądać się po sobie. Cóż może być piękniejszego? Ja myślę, że każdy wiek ma swoje uroki. Jak mówimy ciągle o tym, co robimy jako 30-20-latkowie, no to wiadomo, że mamy piękne ciała, mamy motywację, mamy pracę i tak dalej, tym się spełniamy, ale też w wieku lat 60 czy 70 przychodzą nowe, kompletnie umiejętności czy nowe możliwości. To oczywiście w naszej kulturze trochę gdzieś pozanikało, ale jest taka szansa, jeśli oczywiście chcemy się całe życie uczyć, że na starość zostaniemy osobami, o których się mówi, nestorzy, tak? Tak. Albo pogodną staruszką. Pogodną w sensie taką... Która ma coś do zaoferowania. Tak, oczywiście. Która coś daje jeszcze. Ale gdzieś to tam rozmiękcza w tym sposobie właśnie wysłuchania się nawet. Babcia się tutaj oburza. I mówi, że ta samotność jest równorzędna. Równorzędna? Taka jak u młodych? U wszystkich. U wszystkich? U wszystkich, żeby tego nie umniejszać. My nie umniejszamy, ale u każdego jest... Mówimy tylko, że narzędzia są, radzenia sobie z samotnością mogą być różne w różnym wieku. Ale dla babci całuski. Pozdrawiamy pani Magdo. A teraz dziękuję serdecznie. A teraz Marek pisze do nas. Zastanawiam się dziś, czym jest samotność w moim własnym małym świecie. Ktoś bardzo ważny dla mnie napisał tak. Znam pewnego marmurowego księcia, który snuje się po ziemskim globie, badając go logicznie i analizując matematycznie, opisując wzorami z zakresu fizyki. Marmurowy książę szuka swej idealnie skwantowanej łagodności, celem doraźnym czyniąc znalezienie marmurowej księżniczki. Myśli marmurowego księcia wprzód wybiegały tak daleko, że już nie jest w stanie ich dogonić i złapać, więc podąża za nimi, wierząc, że zaprowadzą go w idealnie skwantowaną łagodność, gdzie znajdzie się i marmurowa księżniczka, i marmurowe szczęście. Słowa te uderzają w moje życie niemal każdego dnia, pisze Marek. Czy samotność nie jest najzwyczajniej w świecie wynikiem zbyt wygórowanych marzeń? Tak właśnie to widzę, ale jestem chyba zbyt młody, by przestać wierzyć w swoje marzenia. Równocześnie nie chcę krzywdzić, bo sam znam ten ból, kończy Marek. Marzenia potrafią karmić i zaspokajać, na pewno. Ale też takie mają chyba działanie trochę jak słodycze. Że można jeść je długo i być ciągle głodnym. Myślę, że taki proces dojrzewania, dorastania jest też takim godzeniem się z tym, że trzeba poszukać jakiegoś innego pożywienia. Tak, czyli w przyszłości taki się pogodzić z samotnością, bo to jest taka lekcja. Gramy! Samotność to konieczność życiowa. Umożliwia okresowe powroty do siebie, odnajdywanie siebie, możliwe powroty do aktywności życiowej. Jest to umiejętność życia wewnętrznego. Samotność daje poczucie niezależności od wszystkiego, co na zewnątrz. I to nie jest ucieczka, bo świetnie sobie człowiek może radzić tylko z życiem zewnętrznym wtedy, kiedy ma ostoję w życiu wewnętrznym. Tyle Szczepański, a w studiu Wojciech Kruczyński, psycholog, psychoterapeuta i autor książek o samotności. I Wiesia pisze do nas tak. Są ludzie, których się lubi albo nie. Ja należę do tych, co nie. Na początku tego roku odwróciła się ode mnie moja najlepsza przyjaciółka. Przynajmniej wydawało mi się, że była moją najlepszą przyjaciółką, bo teraz, kiedy skończyła studia i nie może znaleźć pracy, kiedy zmarła moja mama, okazało się, że nie ma tak naprawdę koło mnie nikogo. Wydaje mi się, że odpycham ludzi swoimi problemami, choć nigdy sama nie zaczynam tematów z tym związanych. Widocznie muszę wyglądać jak wielki problem. Nie umiem odnaleźć w sobie tego, co powoduje, że ludzie mnie nie akceptują. I odzwierciedla się to także na polu zawodowym. Mimo, że jestem młodą, zdolną, wykształconą osobą, chodzę z rozmowy na rozmowę kwalifikacyjną i nie mam pracy. Do samotności można się przyzwyczaić, ale do bólu, jaki się z nią wiąże, już nie.
Tak kończy Wiesia. Tak, to smutne jest, ale też mam takie wrażenie, że pani Wiesia mówiła o takim samospełniającym się przepowiedni, kiedy wierzymy w to właśnie, że coś jest z nami nie tak i chodzimy w różne miejsca, czy spotykamy się z różnymi ludźmi, którzy nam to w jakimś stopniu udowadniają, że tak rzeczywiście jest. Potwierdzają nasze przypuszczenia. Tak, to w jakimś stopniu można powiedzieć satysfakcjonuje, można powiedzieć, ale w taki sposób, że no potwierdzamy swój obraz, swoją wizję świata. Miałam, i tak wiedziałam, że nic nie będzie rację. Z tego. Miałam rację, prawda? I no wiadomo, że takie napędzanie się może się skończyć no tragicznie. Bo nigdy nic nam się nie będzie podobać, bo nigdy przy nas nikogo nie będzie. Tak. Więc jak odkręcić? Można oczywiście zgorzknieć od takiego. To jest chyba się powtarza to, co mówiliśmy wcześniej, że... Nie szkodzi, ale to specjalnie dla Wiesi. Że to... to też jest tak, że to jest jakiś schemat. Być może trzeba porozmawiać albo spotkać się z kimś kompletnie innym niż dotąd. Być może to był jakiś rodzaj ludzi, nie wiem, jakiś rodzaj wyglądu, jakiś rodzaj ubrania, jakiś rodzaj zawodu, do którego czasami się no jakby przekonaliśmy po raz kiedyś tam w przeszłości i ciągle do niego wracamy w jakiejś nadziei. A może to jest ktoś inny, może to nie jest wysoki blondyn, tylko to jest niski brunet, albo może jest to ktoś w okularach, albo może jest to może jest to ktoś z innego miasta, nie wiadomo. Trzeba szukać po prostu być może czegoś innego, bo jeśli spełniamy przepowiednie, to szukamy najczęściej tego samego typu ludzi. Mnie jeszcze tutaj tak zabolało mocno, jak pani Wiesia pisze o sobie, że wygląda jak jeden wielki problem. Chociaż mamy już nie ma, pani Wiesiu, to proszę jeszcze może jakoś przeanalizować właśnie w ciszy, właśnie w sobie. Może związek z mamą. Dlaczego pani się czuje jak wielki problem? I tak podajesz wygląd jak wielki problem. Tak ludzie o sobie nie piszą. No, to trzeba powiedzieć, to jest na pewno nieprawda. No wiadomo. Tak to pani nie wygląda, może to warto zaznaczyć. Ważne jest, dlaczego właśnie tak myśli, kto jej to powiedział. To też jest kwestia... Kiedy pierwszy raz to poczuła. Tak, i co to właściwie było powiedziane, bo też ludzie mówią, no kiepsko wyglądasz, a my sobie myślimy, no mam złe to czy tamto. Może czasami się trzeba dopytać właściwie, o co ci chodzi. Co to jest, czego mnie nie lubisz. Najlepszy wariant to jest taki, kiepsko wyglądasz, ktoś ci mówi, to jest, no wcale nieprawda. To jest niebezpieczne pytanie i one mogą może dowiedzieć się przykrych rzeczy, ale takie informacje zwrotne bardzo pomagają w takim wypadku. Właściwie co się stało, że mnie nie lubisz, co się stało, że się obraziłeś, co się stało, że tak się boczysz, no coś w tym rodzaju. Wtedy dostajemy na swój temat bardzo dużo różnych informacji, no i im bardziej ta osoba jest zła, tym dostaniemy te informacje ważniejsze. Prawdziwe. Mhm. Nie bać się. Nie bać się zadawania pytań na swój temat, żeby się dowiedzieć czegoś prawdziwego o sobie. Może nie wykorzystamy tego tym razem, ale następnym na pewno zapamiętamy tę odpowiedź. A teraz Wiktoria. Chcę pisać o swojej samotności, która już jest oswojona, przynajmniej na razie. Jestem młodą osobą i przyznam, że najbardziej samotność dokuczała mi w szkole, w liceum, kiedy nie miałam praktycznie nikogo, z kim mogłabym się porozumieć, ponieważ byłam inna. Interesowałam się inną muzyką. Słuchałam tylko klasyki. Pisałam wiersze, rysowałam, malowałam. Nikt w mojej klasie mnie nie rozumiał i szybko mnie odrzucili. Zmieniłam szkołę, spotkałam kilka przyjaznych osób i sytuacja się poprawiła. Teraz kończę studia. Jestem w długoletnim, bardzo szczęśliwym związku. Mam przyjaciół, znajomych, nie czuję się samotnie. Przeżywam tylko czasem chwile, które nazywam magicznymi. Są to chwile samotności oswojonej, kiedy przeżywam coś pięknego, na przykład spacer o wczesnej porze w ulubionym parku, kiedy czuję się dobrze sama ze sobą i rozkoszuję się tymi chwilami. Wiem, że zła samotność zawsze gdzieś tam krąży, ale nie boję się jej na razie. Wierzę, że moje wszystkie doświadczenia wzmocniły mnie na tyle, że dam sobie radę w życiu, kończy Wiktoria. O, to jest jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj wychwyciłem, to jest to poczucie, że nawet w dobrym i szczęśliwym związku, a może szczególnie w takim związku, dobrze mieć kawałek swojej samotności, żeby się tak nie szczepiać ze sobą, tak na nie stałe. Uzależniać. Tak, żeby to nie było takie wyobrażenie, które chyba u nas często jakoś krąży przy zawieraniu związków czy małżeństw, że właściwie powinniśmy
myśleć tak samo, czuć tak samo, w to samo się ubierać, myśleć same poglądy polityczne i tak dalej. A nawet spotkałam się z takimi opisami, że oni są jak koszula z ciałem związani i jest to podawane jako chluba, a to przecież nie jest dobre. Żeby to nie była ta koszula Dejaniry, tak? A jak rozprzestrzenia się wirus samotności w nas i co można z nim zrobić? 333 33 33, można do nas zadzwonić. Można też napisać dobronocka@polskieradio.pl. A Karolina pisze do nas tak. Wydaje mi się, że prościej jest żyć bez maski i żyć w takim środowisku, które to zaakceptuje. Można wtedy pomagać innym, kiedy tego potrzebują, ale też nie udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy my potrzebujemy pomocy. Być sobą jest łatwiejsze niż zakładanie maski. Odwaga. Młoda no odwaga. Dobrze by było, żeby tak było, prawda? Ta maska rzeczywiście fajnie by było i dobrze jest szukać. I to się czasami udaje, znaleźć taką osobę czy taką grupę, która to zaakceptuje i to jest po prostu no, najfajniej, jakby się mogło wydarzyć. Ale też często, no, najczęściej jednak tej kawałek maski dobrze jest mieć. Ale też to, co jest ważne, to, co też było w którymś z telefonów, że jak się tą maskę bardzo szczelnie założy i się ją używa od rana do wieczora, to ona potem staje się, no... Że to tam wierzyć, że to jest część mnie właśnie. I to jest to niebezpieczeństwo, że to nasze prawdziwe ja gdzieś zostanie właściwie no, ukryte, zapomniane, jakoś zapnięte na boczny tor i takim czymś takim do obcięcia w zasadzie. Na to nie ma zgody. Nie. Bo człowiek się może zatracić. No to się prędzej czy później zemści. W bardzo różny sposób, ale takim, no nie wiem, na przykład depresją, czy takim właśnie brakiem motywacji do czegokolwiek. Że jak najbardziej to jest wybór każdej osoby, używać tej maski czy nie używać, ale mieć świadomość, że co jest maską, a co nią nie jest. Dobry wieczór, pani Grażyno. Dobry wieczór. Ja przede wszystkim chciałam podziękować za tą audycję, ponieważ uważam, że to jest już nasz problem wręcz globalny. I czasami zastanawiałam się, czy nie jestem taką odosobnioną osobą, ponieważ uważam, że to dotyka wszystkich, przede wszystkim młodych ludzi. Jestem tego bardzo świadoma i to mnie strasznie przeraża, ale akurat ta świadomość pomaga mi właśnie nie brać udziału w tym wyścigu szczurów i jakoś sobie radzić z tym strachem. I wydaje mi się, że mamy za mało odwagi, żeby się temu przeciwstawić. Tak jak Państwo wcześniej mówiliście, że pewnie dookoła wszyscy jesteśmy tacy sami, ale nikt nie ma odwagi na ten temat mówić. I zastanawiałam się, jak to zmienić, czy to w ogóle można zmienić. I bardzo się cieszę, że Państwo podjęliście taki temat. Gratulujemy, że Pani się udało. Tak, jest to ciężkie, ale wydaje mi się, że nie można się poddawać. Nie można poddawać się takim schematom, między innymi taki jak ten. No na pewno nikt nie obiecuje, że to będzie łatwe dostanie się z tej mocy, tego wirusa samotności, że to będzie się na pewno wiązać z różnymi zastrzykami bolesnymi albo z gorzkimi lekarstwami, ale na pewno warto. Oczywiście, wydaje mi się, że powinno się znaleźć taki złoty środek i nie wiem, czy właśnie nie w ryzyku, bo wydaje mi się, że otwierając się przed ludźmi, możemy wiele stracić, ale wydaje mi się, że w konsekwencji jednak więcej zyskać, niż jeśli zamkniemy się na wszystkich. Na powodzenia, także dobrych prób. Dziękuję udanych, bardzo, udanych dobranoc. A teraz ktoś, kto się podpisał, nieznajomy. Kiedy człowiek kocha naprawdę, zdarza się, że to uczucie jest tak ogromne, że przejmuje nad nim kontrolę. Jest to energia potężna, która władając może wkroczyć na zły tor, a wtedy zamienia się ona w ból zadawany sobie i osobie kochanej. Było tak i w moim wypadku. Miałem wrażenie, że to uczucie stało się osobnym, samodzielnie żyjącym organizmem, które potrzebowało mnie, żeby rosnąć i żeby być jeszcze potężniejsze. Kierowało ono moimi zachowaniami, myślami, czynami, a ja żyjąc w nieświadomości nie potrafiłem temu zaradzić. Po czasie nieważne było już dobro tej jedynej, bliskiej mi osoby, ani dobro nasze wspólne, a jedynie czerpanie pokarmu dla tego organizmu. Zrozumiałem to dopiero teraz, gdy całkowicie zniszczyłem i wyczerpałem tę bliską mi duszę i gdy nie mam już z nią żadnego kontaktu. Teraz pozostaję w samotności.
Ten organizm umarł z głodu, uczy się żyć na nowo, uczy się na nowo władać swoim umysłem, na nowo żyć w harmonii i potrafię sobie wybaczyć to, co robiłem, i że zabrakło mi mądrości, doświadczenia, głębokiego współczucia, aby pozostać w tym związku w niewzruszonej radości, nie dopuszczając do przejęcia nade mną kontroli. Tak kończy nieznajomy. Mówiliśmy o symbiozie. Tak, to jest tak. Chyba taki jeden z przykładów takiej symbiozy, która niszczy. Że część na pewno takich uczuć symbiotycznych się pojawia w każdym związku i to jest piękne uczucie. I to też pan pisze, że to było piękne, tylko że stało się tak rozległe, takie wielkie, że zniszczyło tę drugą osobę, jak zrozumiałem. Mhm. Ale też optymistyczne, że można z tego wyciągać wnioski, że jeśli nawet ktoś nas tego nie nauczył wcześniej, jak kochać, czy jak być blisko, to te doświadczenia z różnymi osobami, one jednak mogą uczyć, mogą jakby zabliźniać te rany, które kiedyś tam się dokonały. Zwłaszcza to można z perspektywy zobaczyć. Co stało się dobrego to o tym wtedy, właśnie, kiedy przeżyliśmy? O tym troszkę mówiliśmy na początku, wtedy, kiedy się trzeba zatrzymać i troszkę na siebie spojrzeć. To właśnie takie rzeczy wychodzą i są bardzo pomocne. Ale też są trudne, jak mówiliśmy, do zaakceptowania u siebie. Że to trzeba było jednak się do czegoś przyznać. Ten pan mówi, że do czegoś się u siebie bardzo przyznał. No to już jest ta świadomość wyjścia. Andy, kiedy 4 lata temu myśleliśmy z żoną o rozstaniu, wydawało się, że czekam na nowe życie. Po tym nieudanym, niespełnionym, po chwilach rozczarowania, nowe postanowienia, plany i nadzieje, wynikające z poczucia, iż ten związek nie ma szansy przetrwać. Podpowiedzi znajomych, lepiej się dobrze rozstać, niż źle żyć razem. No i stało się. Najpierw wyjazd żony z dziećmi do innego miasta i brak kontaktu z nimi. Potem dochodzące informacje, że dzieci pozbawione są opieki i troski. I nagle ból samotności, poczucie winy, beznadziei, alkohol i ucieczka do ludzi, do towarzystwa. Potem depresję. Poczucie bezradności, a dzisiaj wielkie, wielkie poczucie winy. Cena, jaką płacę ja i dzieci za to rozstanie, bo o żonie nie umiem nic powiedzieć, jest niewyobrażalna. Nie wiedziałem, jaka będzie to cena dla nas wszystkich. Cierpienie i tęsknota malująca się na twarzy dzieciach i myśli, ja to sprawiłem, nie uratowałem tego związku, to przeze mnie dzieci teraz cierpią. Żyję dzisiaj po tym zawaleniu się świata tylko dla nich. Tylko dla nich, bo samotność popycha mnie do myśli o świecie.